Funkcja f jest określona takim wzorem dla każdej liczby rzeczywistej x. Liczba f od 1 drugiej jest równa. Czyli przepiszmy sobie ten wzór. Mamy f od x równa się 4 do minus x plus 1 i chcemy policzyć sobie f od 1 drugiej. Czyli zobaczcie, co nam się tutaj zmieniło. Tu mieliśmy f od x, a tu mamy f od 1 drugiej. Czyli to oznacza, że w miejsce x podstawiamy sobie 1 drugą, czyli x znajduje się tutaj. No i teraz zapiszmy zatem, jak ten wzór będzie wyglądał. Czyli f już od 1 drugiej, nie od x, to będzie 4 do minus x, czyli do minus 1 drugiej i jeszcze dodać 1. Czyli to sobie policzmy, gdzieś z boku Wam pokażę. Czyli tak, najpierw możemy sobie zapisać tą minus 1 drugą, że to będzie 4 do minus pierwszej i do 1 drugiej. No bo tutaj mamy potęgowanie potęgi, czyli wykładniki przez siebie mnożymy. Czyli minus 1 razy 1 druga to minus 1 druga, czyli to jest dokładnie to samo, co mamy tutaj, tylko zapisane w innej postaci. Czyli jeżeli chcemy sobie policzyć 4 do minus pierwszej, to jeżeli chcemy się pozbyć tego minusa z wykładnika, to musimy tą czwórkę po prostu sobie obrócić, czyli napisać liczbę odwrotną do 4. 4 to będą 4 pierwsze, czyli liczba odwrotna to będzie 1/4 i wtedy już tą 1/4 podnosimy do potęgi pierwszej, czyli to będzie 1/4. Czyli tak naprawdę tu otrzymamy nie 4 do minus pierwszej, tylko 1/4 do potęgi 1/2. A jeżeli mamy ułamek w wykładniku, to powinno nam się kojarzyć z pierwiastkiem. Czyli teraz zapiszemy sobie pierwiastek, 1/4 pod pierwiastkiem. I teraz tak, mianownik mówi nam o stopniu pierwiastka, czyli to jest pierwiastek stopnia drugiego, a licznik nam mówi, do której potęgi tą liczbę podpierwiastkową sobie podniesiemy, czyli zapiszemy, o, to w takiej postaci. Czyli tak naprawdę otrzymamy pierwiastek z 1/4. No 1/4 do pierwszej to 1/4, tej dwójki w stopniu pierwiastka nie zapisujemy, czyli pierwiastek z 1/4 to będzie 1/2 i to sobie wstawimy w to miejsce. Czyli f od 1/2 to tak naprawdę 1/2 dodać 1, czyli otrzymamy 1 1/2, a więc 3/2. No i taką odpowiedź mamy w podpunkcie B.